Witajcie w pierwszym odcinku na kanale natalika.pl. W tym odcinku chcę wam pokazać domek muminków. Kto zna muminki, to napisze w komentarzach. Muminki to takie małe stworki. O, takie dziwne, z ogonkami, z uszami. A tu jest ich domek. Go wam pokażę. Mam otwierane okienka i zamykane niektóre. Są też drzwi. Z drugiej strony też. Za bardzo je popchnęła. Teraz tutaj poleciało. I to jest właśnie ten cały domek muminków. Tutaj zobaczcie, ma rączkę. Tu jest taka mała drabinka. I tutaj przez to okienko. No i tu jest takie okienko. Nie ma ani tutaj takich okien. O, jak tu. Tylko jest takie. No. To jest ten domek muminków. Oczywiście to nie wszystko. Teraz przejdziemy do jego środka. Tutaj, jak już widzicie, jest taka tutaj właśnie, nie wiem, jak to się nazywa, ale taki, żeby się nie otwierała ten domek. No to teraz otwieramy. O. I uwaga. Ta-da! To jest domek muminków. Jak już mówiłam, na górze mamy to okienko. O, tutaj. Widzicie? Tutaj są też te małe okienka. Tu są też naklejki niektóre. Niektóre z nich to właśnie są naklejki. Już je ponaklejałam. To tak wygląda środek naszego domku muminków. No a teraz akcesoria. Tutaj mamy takie schody. Są schody, że jak na przykład muminek będzie chciał wejść. Tutaj montujemy schody. Bo widzicie, i można sobie wchodzić. Mamy takie trzy pary takich właśnie schodów. Na końcu je zamontujemy. Mamy oczywiście huśtawkę. Mamy tu huśtaweczkę, zobaczcie. Tu jest taki otworek. Możemy sobie wziąć naszą figureczkę i tu sobie postawić. O, i może się bujać. Widzicie? To taka właśnie bujawka. Co my tu jeszcze mamy? Do domu akcesoria. No to zobaczcie. Mamy tutaj taki stoliczek. Tutaj mamy takie, zobaczcie, na przykład jakby to były dania, że tutaj kładziemy. To tutaj. I na przykład sobie tak na niby jedzie. To właśnie mamy takie tutaj rzeczy. Oczywiście jest tego więcej. Oczywiście tych tutaj. To są takie kartonowe, wycięte z papieru, czy co. Muszę powiedzieć, że tych papierowych właśnie karteczek jest ich bardzo, bardzo dużo. Dobra, jak jeszcze się tam znajdzie, to
I tutaj są takie, o zobaczcie, to są tak naprawdę takie siedzenia. O zobaczcie. Ale ja to używam jako siedzenia i jako zobaczcie, bo na przykład takie zmywarkę tutaj. Na przykład tutaj będzie jedzenie, na przykład, nie? Na przykład to niech będzie lodówka, coś takiego podobnego. I tutaj mamy na przykład nasze jedzonko, nie? Oczywiście jest tego ze cztery nogi, więc dwa mogą być na to, a dwa do siedzenia. No to oczywiście mamy jeszcze takie małe talerzyki, dzbaneczki, kubeczek. Trochę tego jest. Czekajcie, już tutaj wszystko pozbierać. To się tak kubeczek. Tutaj jest nasze wszystko. To możemy udawać, jakby to była na przykład, nie wiem, zlew. To wkładamy tu normalnie. Wszystko. Już widzicie, że jest tu pełno rzeczy do bycia. Mama Muminka będzie miała sporo pracy. No i oczywiście zaraz zajmiemy się figurkami. No a też zobaczcie, że na tym stoliczku na przykład można sobie dać kubeczek, szklaneczkę, jeszcze jeden kubeczek ze skladeczką i dzbaneczek. O, resztę do mycia. I można wziąć tu te krzesełka i na przykład wziąć dwie osoby. Mogą sobie pić herbatkę. Oczywiście, prawie jak każda zabawka, tutaj mają, widzicie, taki tu, o, takie, że tak mają. I mogą oczywiście złapać na przykład dzbaneczek, o, widzicie? Że jak będzie chciała sobie nalać wody, czy soczku, czy wody, cokolwiek, to może sobie wziąć i nalać. Oczywiście, to tutaj, te zmywanie i te tutaj jedzonko dajemy do kuchni, czyli do tego pokoju. Potem wam wszystko pokażę, gdzie to poustawiałam i wszystko jak. No i tu mamy jeszcze takie krzesełka i taki stoliczek. Czyli mamy takie krzesełka i takie stoliczki. Mamy jeszcze takie łóżeczka w pokoju Muminka. Musi być jedno. O. Tutaj musi być jedno. No i ostatni się zastąpi. Tutaj jest jeszcze taki duży stolik. Taki duży. No to go postawimy tak na niby na dworzu. Tu mamy huśtaweczkę. O, oczywiście mamy tu też takie coś. Tutaj, o. I popatrzcie. I mogą się bujać. Tu mamy nasz stoliczek. Postawimy coś na nim. Okej. Na przykład krzesełko. Z drugim. Tutaj kubeczek. Tutaj dzbanuszek.
I jeszcze jeden. Talerzyk i ten mini kubeczek. Tu jest taki mostek. O, zobaczcie, tu jest taki ten, a tu już nie ma. Gdzie? Tylko tu jest. Taki mostek jest. Ta huśtawka. Okej, to stawimy ten stoliczek do biura, ta tymka. Jeszcze oczywiście krzesełko, żeby miał na czym siedzieć. O, no i schody oczywiście na strych. Schody na strych. Okej. Oczywiście są jeszcze schody do tego domku. Z tyłu montujemy. Przy drzwiach. Czekajcie, coś tu jest nie tak. Nie mogę tego zamontować. No. No już. Oczywiście jest jeszcze takie coś. Kura jest wyjmowana. To są takie naklejki. Do muminków. O, tutaj. Oczywiście jest jeszcze dalsza drabina. Odwracamy naszą chatkę. Czekajcie, odsunę to trochę, żebyśmy mieli miejsce na resztę. I tu jeszcze jest dalsza drabina. Jak widzicie, tutaj jest drabina od pokoiku muminka. Tutaj są takie dziurki, które musimy wsadzić naszą drabinkę. O, teraz jest dusza. Oczywiście tutaj jeszcze był takie coś. Więc teraz no to go tutaj montujemy. O, proszę bardzo. Nasz tarasik. O, tak to tutaj wygląda. O. Nasz domek. Jeszcze potrzebujemy tutaj schodów. O. O, to teraz chyba czas na figurki. Przesuwamy naszą chatkę. Pierwsza figurka to jest muminek. Muminek. Następna to panna migotka. Są dużymi przyjaciółmi. A następny ryjek. Mała mi. Ona jest najmniejsza i taka, wiecie. I ciągle chodzi z patelnią. No ale jest ich przyjaciółką. No i następny to jest włóczyki. Patrzcie. Włóczyki to też włóczyki z muminkiem bardzo się też lubią. Mamusia muminka. Mamusia muminka, co wychodziła tu przez balkon. Migotek. Ma takie okulary, ale nie są ściągane. Migotek,
Migotek taki. Oczywiście migotek jest bratem migotki. Są rodzeństwa. Tatuś Muminka. Oczywiście do tych dwaj, do mamusi i tatusia Muminka, były dodatki. Po pierwsze, mamusia Muminka nigdy się nie rusza bez swojej małej torebeczki. O. A tatuś bez swojego kapelusika. No to co? To już chyba wszystko, co na... To już wszystko, co na dziś chciałam wam pokazać. Wszystko to już na dziś jest. To wszystko, co dziś chciałam wam pokazać. I zapraszam do następnego odcinka na kanale natalika.pl. Jeszcze tutaj wam ich postawię. Już nie będę wszystkich stawiać. I to właśnie chciałam wam pokazać. Mówi właśnie. To pa, pa. Dajcie łapki w górę i subskrybujcie.